Nagrodę w kategorii Nawigator 2009 otrzymuje Piotr Najsztub. Będziemy smęcić, tak? Ja nie zamierzam. O, to świetnie. Panie Piotrze, wygląda pan na zrelaksowanego dosyć, tak? Wyglądam przede wszystkim dużo lepiej na zdjęciu, które wybraliście. Czyli wybraliśmy dobre. No. Skoro pan jest taki zrelaksowany, to rozumiem, że udzielanie wywiadów przychodzi panu równie łatwo, jak przeprowadzanie wywiadów. Pytanie i odpowiadanie przychodzi mi łatwo. Rozmowa po prostu. Tak, rozmowa, bo właśnie niczego innego w tym zawodzie dziennikarskim nie potrafię robić. Tak samo jak w życiu mi to łatwo przychodzi. I dlatego zawsze uważałem, że pisanie, że robienie rozmów jest najłatwiejszą formą dziennikarstwa. Też mam taką nadzieję, jak tutaj siedzę. Czy ja nie miałem problemu, żeby namówić pana na rozmowę, bo po prostu pana nie namawiałem, ale czy w pańskiej karierze zdarzył się ktoś, to po prostu odmawiał, a pan go męczył i męczył. I generalnie co pan robi w takiej sytuacji, kiedy ktoś się wzbrania przed wywiadem? Co robię? Mam o nim złe zdanie. Tak było z premierem Buzkiem, który kiedy był premierem, wielokrotnie go z dobroci serca. Nie, dla wywiadu, na potrzeby wywiadu prasowego, na potrzeby talk show'u, które wtedy żeśmy z Jackiem robili. I premier Buzek był po pierwsze przestraszony swoją rolą, po drugie zakompleksiony, po drugie, po trzecie wielokrotnie kiedyśmy się do niego zwracali o wywiad, on prosił o pytania, co było dosyć żenującą sytuacją, bo nikt nie praktykuje takich próśb. Więc no, to był jeden taki przypadek, gdzie tego wywiadu w końcu nie przeprowadziłem. A jeżeli mi ktoś odmawia, I z jakichś powodów nie chcę, to ja to rozumiem. Jak nie chcę rozmawiać, rozmowa jest, wywiad, czyli rozmowa jest formą dobrowolną. Trzeba mieć współpracę tej drugiej osoby, więc jak ktoś... A czy zdarzyła się odwrotna sytuacja? Znaczy, ktoś bardzo chciał być pańskim gościem i żeby pan zrobił z nim wywiad? To zdarzają się takie telefony. Ale kto to jest? To są politycy? To są celebryci? To są politycy lub wysocy urzędnicy. Szczególnie to się nasiliło w ostatnich latach, bo kiedyś tak nie było. Tylko teraz ci politycy, urzędnicy, a czasem gwiazdy obrastają agentami, czy ludźmi od public relations. Ci ludzie muszą się jakoś wykazać, bo dostają pensję raz na miesiąc, więc to oni namawiają na takie telefony, to oni je wykonują czasami. To jest związane ze współczesnością. Kiedyś tak nie było. A czy pan się zgadza wtedy? Nie, nie zdarzyło mi się, żebym w takiej sytuacji się zgodził. Ja się kieruję własną ciekawością, czasami ciekawością redaktorów przekroju, choć niekiedy ona mnie dziwi, ale jak proszą, to robię. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie o tych rozmówcach, z którymi pan przeprowadził wywiady. Mhm. Przyznam szczerze, że ciężko tutaj znaleźć jakieś jednoznaczne kryterium, bo z jednej strony mamy rozmowy z Januszem Gajosem, Markiem Kondratem, Jerzym Stępniem, a z drugiej strony mamy rozmowę z Joną Rutowicz, która jest osobą zupełnie innej bajki, żeby nie powiedzieć półki, czy z Piotrem Kupichą, który odpowiada cytując własne piosenki. No to było świetne, nie uważał pan? Ja dzięki temu je poznałem. Ja niestety znałem teksty Piotra Kupichy już trochę wcześniej. Ale mam takie pytanie, bo wielu moich znajomych, studentów dziennikarstwa nie rozumie. Po co była ta Jola Rutowicz? Czy pan się dowiedział czegoś ciekawego o niej? Czy czytelnicy dowiedzieli się czegoś ciekawego? Czy to miał być taki psikus dziennikarski, złamanie konwencji?
Nie, ja byłem jej bardzo ciekaw, ponieważ dość nieoczekiwanie wyrosła na taką osobę na ustach wszystkich. Ja nie bardzo znałem powody tego wyrośnięcia, bo nie oglądam telewizji, też nie oglądałem programów z jej udziałem. Ale wszędzie o niej mówiono, czytałem o niej na jakichś serwisach, czy plotkarskich, czy innych. Byłem jej po prostu ciekaw. Czy ta ciekawość została zaspokojona? Nie. Muszę powiedzieć, że gdzieś tam miałem takie wrażenie, że wsadzam jej rękę do głowy. Było ciepło tam generalnie. Takie Czyli miałem... po omacku się pan poruszył. Ale do dzisiaj nie tracę właściwie nadziei, że ona nas wszystkich robi w konia. I, w jednorożca. Właśnie w konia. I że gdzieś tam na dnie jest jakaś Jolanta Rutowicz, która dosyć bezwzględnie i sprytnie samą siebie wymyśliła i ją prezentuje. Ja się udałem w poszukiwaniu tego drugiego dna. Na razie go nie znalazłem. Kupię sobie kalosze. To może być długa podróż, naprawdę. Będę skakał.